Wiecie, jakimi robótkami zajmowali się trzej muszkieterowie? A w tym Richelieu! Wiem, to było prawie tak samo nieśmieszne jak Stan Rose po ostatniej paczce od K. Nie mam pojęcia, co ona tam wpakowała, ale nasze żołądki chyba po prostu nie są przyzwyczajone do potraw z 2015 roku. To znaczy, nie działo się nic poważnego, ale krzyki Rose, że umiera i że to ostatni moment, żeby zabrać ją na wycieczkę do Stonehenge, niosły się echem po całym domu. Oczywiście nikt nie wpadł na pomysł, żeby obłożnie chorą wieść powozem do Stonehenge, ale domyślam się, jak wyglądałaby, a raczej brzmiała podróż po dziurawych drogach naszego hrabstwa. Mamy rok 1815 i o dziwo Rose żyje. Tak jest, Rose żyje, ma się dobrze i... Ma się dobrze? Przez to zdradliwe paskudztwo, ani pożegnałam się z życiem. Wypaliło mi wnętrzności, przez miesiąc będę jadła tylko kaszę. Rose? Przez słowa. Rose! Co? Pamiętasz o polowaniu? O czym? O polowaniu? Tak, oczywiście. Dlaczego miałabym nie pamiętać? Pamiętasz, że obiecałaś pomóc mi w przygotowaniach? Tak. Za jakiś tydzień, jak już całkiem wydarzyłam. Polowanie jest jutro. O. Rose, naprawdę zależy mi na tym, żeby wszystko wyszło idealnie. Już dawno nie organizowaliśmy polowania na tyle osób. Będzie Christine, Humphreyowie, pan Brown, całe mnóstwo krewnych. Ponadto ma pojawić się również Coldon z panem Frederickiem. Frederick tu będzie? Tak. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dlaczego? Bo wyglądam jak plony lokalnych farmerów po wrześniowej wichurze. Nie ma mowy, nie pokażę mu się w takim stanie. Rose, to byłoby nieuprzejme. Wiesz, że bardzo liczy na spotkanie z tobą. Tak? Nie, trudno. Mój stan nie pozwala na podobne wzruszenia. Muszę się wykurować. Posiedzę przed toaletką, popatrzę na siebie i Leonardo. Właśnie, przypomniało mi się. K powiedziała, że jest coś, o czym powinnaś wiedzieć. Ten twój Leonardo, on jest aktorem. Aktorem? Czyli prowadzi rozwiązłe życie w stolicy kraju, częściej niż kobiety zmieniając tylko butelki szampana? Ja myślałam, że byłby idealnym mężem i głową rodziny. Jak mogłam się tak pomylić? Zawiodłam się na tobie, Leonardo. Dobrze, wobec tego może pojawię się na tym polowaniu. Ale zachowam sobie ten portret. Mój zachwyt pozostał niezmieniony. Są bowiem takie emocje, których